Cześć, z tej strony Dawid. Dzisiejszego dnia będę odpowiadał na Wasze pytania. Najpierw trochę łatwiejsze pytania, a więc jaką książkę ostatnio przeczytałeś? Dobranoc, Auschwitz. Piotrek pyta, jaki jest Twój ulubiony mit? Może taki ostatni, który przeczytałem, to ten, że Radomiak w bieżącym sezonie nie utrzyma się w Ekstraklasie. A z tych takich bardziej odległych, które poznałem wcześniej, to mit o Odyseuszu. Adam wspomniał, że kiedyś w wywiadzie mówiłeś, że lubisz historię, więc pyta, jakie miejsca związane właśnie z historią odwiedziłeś w naszym mieście? Przede wszystkim ruiny zamku, które swoje fundamenty ma. Ulicy nie pamiętam, ale jest tutaj niedaleko hotelu Aviator, w którym teraz się znajdujemy. Muzeum Malczewskiego chociażby i Muzeum wsi Radomskiej pod Radomiem. I drugie pytanie od Adama. Czy tak dbając o dietę i formę, doradzasz czasem kolegom z drużyny, jak muszą wrócić do formy? Nie, na tyle mamy profesjonalnych zawodników w szatni, że nie ma z tym problemu. Czy jesteś motywatorem w szatni? To pytanie od Krzyśka, który oglądał kulisy meczu z Lechem. Myślę, że tak. Zawsze przed meczem staram się gdzieś tam pozytywnym przekazem wpłynąć na kolegów z zespołu, gdzieś tam zmotywować i zagrzać ich przed rywalizacją na boisku. Z kolei Patryk pyta, w jakim klubie grę wspominasz najlepiej i tutaj możesz wskazać Radomiaka, natomiast Kuba pyta o klub, w którym czułeś się najlepiej, ale właśnie oprócz Zielonych. Na pierwszym miejscu będzie mój macierzysty klub, czyli KP Brzeg Dolny, z racji tej, że jako pierwsi dali mi możliwość szlifowania swoich umiejętności, ukształtowania jako człowieka. Na drugim miejscu najmilej oczywiście będę wspominał Radom, z racji tej, że osiągnęliśmy fajny sukces w ubiegłym sezonie. I dosyć nieźle nam idzie na poziomie ekstraklasy. Mam nadzieję, że będzie to trwało jak najdłużej. Pytanie od Filipa. Co sprawiło, że wróciłeś do Radomiaka z Wisły Kraków? Chęć powrotu na poziom ekstraklasy. Kolejne pytanie, tym razem od Szymona. Czy dla Ciebie mecz z Wisłą w Krakowie będzie wyjątkowy? Nie, nie będzie. Dlaczego tak często zmieniasz kluby? Czy Radomiak jest w stanie zatrzymać Cię na dłużej? Od 1 stycznia jeszcze pomęczycie się z moją osobą przez najbliższe 2 lata. Można powiedzieć, że takim troszeczkę obieżnym światem do tej pory byłem. Wynikało to z tego, że prostego czynnika ekonomicznego. Nie zawsze kluby, w których byłem, były rzetelne i nie zawsze wywiązywały się z umów, które parafowałem. No niestety, nie pracuję w wolontariacie, utrzymuję się z grania, z funkcjonowania na profesjonalnym poziomie, z grania w piłkę nożną, no i nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby przez pół roku bądź przez więcej miesięcy zostawiać zdrowie i serce na boisku za darmo. Pytanie od Wojtka. Czy uważasz, że nasz zespół ma potencjał, aby walczyć o najwyższe cele w Ekstraklasie? Uważam, że tak. O którym piłkarzu, z którym grałeś, możesz powiedzieć, że ma duży potencjał i jeszcze nie został należycie doceniony, czy też odkryty przez polską, czy też nawet światową piłkę? Będąc zawodnikiem GKS-u Tychy, miałem przez rok czasu możliwość współpracowania, dzielenia szatni z Hubertem Adamczykiem, który aktualnie jest zawodnikiem Arki Gdynia. Uważam, że drzemią w nim niesamowite umiejętności i jak miałbym kogoś takiego wskazać, to właśnie tą osobę. A jak sobie każdy chciałby sprawdzić statystyki, jakie wykręcił tylko w tej rundzie, to naprawdę są okazałe i uważam, że jest to zawodnik bardzo, bardzo niedoceniony, ale uważam, że jego 5 minut jeszcze nadejdzie. I ostatnie pytanie, takie luźniejsze od Filipa, który pisze, że jednym z Twoich wielu atutów na boisku jest imponujący zasięg wykonywanych wznowień z autu i nasz kibic pyta, czy było to przez Ciebie ćwiczone, czy jakoś tak wyszło, że jesteś w tym dobry? Wyszło to dosyć tak przypadkowo. Kiedyś na obozie w Młodej Ekstraklasie Śląska Wrocław trener zorganizował konkurs rzutu z autu.
Ku mojemu zdziwieniu wygrałem ten konkurs rzutu z autem. No i tak już zostało, że jak gdzieś ten aut podczas meczu czy podczas sparingu był gdzieś tam niedaleko pola karnego przeciwnika, to trener desygnował moją osobę do wykonania tego autu. No i tak zostało. No. Dziękuję Wam za Wasze pytania. Mam nadzieję, że troszeczkę uchyliłem Wam rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o moją osobę. W imieniu swoim i drużyny dziękuję Wam bardzo za wsparcie, jakim darzycie nas na każdym meczu i czekamy na więcej. Do zobaczenia.